Z pewnością słyszeliście wiele opowiadań o zdarzeniach paranormalnych, duchach, zjawach czy innych wynaturzeniach. Zapewne słuchaliście też tak zwane creepypasty na różnych kanałach YouTube, w których to ludzi spotykają straszliwe klątwy i makabryczne wydarzenia. Jeśli o mnie chodzi, ja nie wierzę w te wszystkie bajeczki o potworach i duchach. A przynajmniej nie wierzyłem do czasu, aż przytrafiło mi się coś, o czym chcę. Inaczej, czuję, że powinienem wam opowiedzieć. Mam na imię Wojtek i zaznaczę, że na początku tej historii byłem zwykłym gościem, zapewne takim jak ty. Praca, dom, siłownia, spotkania z przyjaciółmi. Zwykłe życie zwykłego człowieka. Mieszkam w wiosce, w której żyje około 800 mieszkańców. Jak to się mówi, wioska zabita dechami. Jest to raczej spokojne miejsce, w którym chcąc, nie chcąc, większość ludzi się zna, przez co anonimowość jest praktycznie niemożliwa. Mieszkam w domu dwurodzinnym, potocznie nazywany bliźniakiem. Dom znajduje się obok niezabudowanej działki, przez co wygląda to tak, jakby obok niego było pole zarośnięte drzewami. Z zawodu jestem ślusarzem, który z wielką pasją oddaje się swojej pracy. Jednocześnie jestem człowiekiem bardzo rodzinnym. Często zdarza się, że w weekendy przyjeżdżają do mnie krewni i spędzamy sobie przemiło czas w wspólnym gronie, oddając się rozmowom, biesiadowaniu czy grom planszowym. Przechodząc do genezy mojej historii, podczas jednego z takich spotkań moja babcia zachowywała się jakoś inaczej niż zwykle. Była poddenerwowana i rozkojarzona, a do tego wyraźnie czegoś się obawiała. Postanowiłem więc zapytać, o co chodzi. Babciu, czy coś się stało? Źle się czujesz? Nie, Wojtusiu, nic mi nie jest. Jestem tylko zmęczona po nieprzespanej nocy i podróży. Nieprzespanej nocy? Coś się stało? Nie, nic złego się nie stało. Miałam tylko dziwny sen, przez co się nie wyspałam. Nie musisz się martwić, Wojtku. To, co powiedziała babcia, tylko wzmożyło moją ciekawość. Jeśli chodzi o moją babcię, to jest to typ twardej kobiety. Niełatwo jest ją złamać czy wystraszyć. Otóż w swoich młodszych latach widziała wiele śmierci i cierpienia ludzkiego, gdyż był to czas, gdy walczono o prawa obywatelskie w Polsce. Opowiadała mi wiele o tym, jak to wtedy było i przez co musiała przejść. Wielokrotnie też pokazywała to, jak silną jest kobietą, gdy w domu było mnóstwo do zrobienia, ona i tak nigdy nie miała problemów z pracą i zawsze uparcie mi pomagała. Zawsze też była bardzo pogodna, a uśmiech nigdy nie znikał z jej twarzy. Bardzo lubiła żartować i od czasu do czasu robiła różne dowcipy, tłumacząc to tym, iż nuda i monotonność są zarezerwowane tylko dla nudziarzy. Dla tej kobiety nie dało się powiedzieć nie. Babciu, jeśli chcesz, to możesz mi opowiedzieć o tym, co ci się śniło. Wiesz, to może ci ulżyć w jakiś sposób. Rozmowa pomaga, przecież wiesz. Wojtek, dzisiaj jestem zmęczona. Posiedzę tu z tobą i dziadkiem jeszcze przez chwilę i o ile to nie problem, chętnie położę się wcześniej spać. Pewnie, babciu, to żaden problem. Pokój dla was jest już przygotowany. Miło z twojej strony. Jak zawsze masz wszystko pod kontrolą, co wnusiu? Oj tam, babciu, to nic takiego. To przecież normalne. Babcia nic już nie odpowiedziała, jedynie patrząc mi się w oczy z lekkim uśmiechem. Po chwili wpatrywania się w siebie, ruszyliśmy wspólnie w kierunku altany w ogrodzie, by powiedzieć dla dziadka o tym, że babcia idzie się przespać. W takim razie może pójdźmy położyć się już razem. Po tej podróży czuję się jak połamany, więc też chętnie się troszkę zdrzemnę. Zakomunikował dziadek. Mój dziadek jest spokojnym człowiekiem, który lubi spędzać wolny czas przy warsztacie stolarskim w swoim domu. Co prawda z zawodu był elektrykiem, ale z pasji jest wybitnym stolarzem.
Niejednokrotnie łączył jedno z drugim, co w efekcie dało wiele ciekawych i funkcjonalnych mebli z oświetleniem i ciekawymi dodatkami. Dochodziła godzina 21, więc uznałem, że dziadek i babcia mają rację i najwyższa pora udać się spać. Położyłem się więc i momentalnie zasnąłem. Po jakimś czasie obudziło mnie niespokojne uczucie, zupełnie jakbym był przez kogoś obserwowany. To się u mnie nigdy nie zdarzało, więc sprawiło mi to nie lada zakłopotanie. Zerknąłem na smartfon, który wskazał mi, że właśnie wybiła godzina 3 w nocy. Podniosłem się do pozycji siedzącej, by móc rozejrzeć się po pokoju, gdy dojrzałem coś w ciemnym rogu pomieszczenia. Była tam postać z powitym rokiem, bardzo niewyraźna sylwetka. Wydawało mi się, że usłyszałem szept mojej babci. Było w nim jednak coś nienaturalnego, co spowodowało, że zacząłem czuć niepokój. Wciąż nieprzytomny, odezwałem się w kierunku cienia. Babciu? Babciu, czy to ty? Nagle, w krótkiej chwili, postać z ciemności zbliżyła się ku mnie, łapiąc mnie z ramiona i zbliżając swoją twarz ku mojej. Ujrzałem oblicze mojej babci, ale było w nim coś niepokojącego. Jej wyraz twarzy wskazywał, jakby była całkowicie nieobecna. Możliwe, że w dalszym ciągu spała, ale skąd ta prędkość? Zresztą nigdy dotąd nie słyszałem o tym, by moja babcia lunatykowała. Nagle babcia znów zaczęła szeptać. Dlatego nachyliłem się bliżej jej ust, by dokładniej się jej wsłuchać. Oni nie chcą być sami, chcą, by inni przyszli. Oni nie chcą być sami, chcą, by inni przyszli. Babcia w kółko powtarzała tylko te słowa. Nagle umilkła i stała tak w bezruchu przez krótką chwilę, gdy wrzasnęła. Oni cię znajdą! Podskoczyłem wystraszony, nie spodziewając się, że babcia nagle wybuchnie krzykiem. Gdy odskoczyłem przerażony, ona w tej samej chwili oprzytomniała, wracając na jawę. Co gorsza, wyglądała na w pełni świadomą tego, co się właśnie stało, zupełnie jakby jej nagle zjawienie się w środku nocy w mojej sypialni nie było dla niej niczym szokującym. Zapytałem ją natychmiast o to, co się dzieje, a ona usiadła obok mnie i wpatrując się w podłogę, zaczęła mi opowiadać swój sen. Widzisz, Wojtku, to nie pierwszy raz, gdy tak się dzieje. Do tej pory wydarzyło się to 3 razy i za każdym razem jest tylko gorzej. Śni mi się dziwne jezioro, znajdujące się wewnątrz nieznanego mi lasu, a to jezioro zdaje się mnie wzywać. Jestem wabiona dziwnym nawoływaniem, a gdy podchodzę bliżej, jakaś siła nakazuje mi zanurzyć się w jej odmętach. Pod wodą zawsze czeka na mnie twój dziadek. Ma smutną i bladą twarz. Mówi, że powinnam ci powiedzieć, że on tu na ciebie czeka i dopóki nie przyjdziesz, to oni go nie wypuszczą. Babciu, ale jacy oni? Jak to dziadek? Wiesz przecież, że to tylko sen, prawda? Spokojnie, daj mi skończyć. Oni, jak wcześniej mówiłam, pojawiają się zupełnie nagle. Kiedy rozmawiam pod wodą z twoim dziadkiem, z ciemnej otchłani wyłaniają się trupie dłonie, które próbują nas dosięgnąć. Za każdym razem, gdy dziadek kończy mówić, łapy te sięgają ku niemu i wciągają go do ciemności, z której przyszły. Zawsze są coraz bliżej mnie. Dzisiaj jedna z tych rąk złapała mnie za nogę. Walczyłam, by się uwolnić, gdy pojawiły się dziesiątki innych, trupich kończyn zbliżających się ku mnie. Gdy miały mnie już złapać, obudziłam się i ujrzałam ciebie. W tym momencie spostrzegłem, że babcia masuje swoją kostkę u nogi. Zdziwiony, poprosiłam ją, by pokazała mi, czy nic sobie przypadkiem nie zrobiła. Babcia uniosła lekko piżamę i zobaczyliśmy coś, co spowodowało, że przeszły mnie zimne dreszcze. W okolicy kostki widniały sine ślady palców. Babcia wyraźnie posmutniała i kontynuowała opowieść. Do tej pory myślałam, że to jest tylko fikcyjna opowieść. Jednak wszystko wskazuje na to, że się myliłam. Ale o czym ty teraz mówisz, babciu?
Co to ma wspólnego z tymi snami i śladami na twojej kostce? Widzisz, otóż w zeszłym tygodniu otrzymałam dziwną paczkę pod drzwi mojego domu. Była ona zaadresowana na moje nazwisko i nie posiadała adresu zwrotnego. Co tam było? W paczce znajdowała się dziwna książka, oprawiona w czarną skórę. Tytuł tej książki brzmiał Przeklęte jezioro. Przepiękna rzecz. Postanowiłam, że skoro ta książka już do mnie trafiła, to nie zaszkodzi jej przeczytać. Na pierwszej stronie była ilustracja malowniczego jeziora w środku lasu. Dookoła były kamieniste brzegi, a las spowijała tajemnicza mgła. Co ciekawe, książka była napisana przez człowieka o imieniu Lucjan. Na pierwszej stronie, obok nazwiska autora, widniał dopisek, który brzmiał tak: Ci, którzy mnie szukają, życie lekkie mają. Ci, którzy we mnie wierzą, ze swych uczynków mi się zwierzą. Ci, którzy ukojenia pragną, przyszłość ze mną mają marną. Ci, którzy mnie ujrzeli, wnet o życiu doczesnym zapomnieli. Pod tym dopiskiem widniał symbol w złotym kolorze. Wyglądał jak gwiazda niesiona przez kozła, albo welon unoszący się na wodzie. Babciu, czy ty naprawdę wierzysz w to, że jakieś opowiadanie z książki może spowodować coś takiego, jak te ślady na twojej kostce? Sama nie wiem. Wszystko wskazuje na to, że coś w tym jest. Powinniśmy pojechać do lekarza, by zobaczyli twoją kostkę. Może to efekt zdenerwowania, może po prostu się uderzyłaś nogą, gdy lunatykowałaś. Nie, to nie to. Lekarz nie jest mi potrzebny. Niepotrzebnie ci opowiadałam o tym śnie. Babciu, czy masz jeszcze tę książkę u siebie w domu? Tak. Uważam jednak, że nie powinieneś jej czytać. Gdy wrócę z dziadkiem do domu, natychmiast się jej pozbędę. Nie chciałem już ciągnąć tematu, widząc w tym brak sensu. Czy czujesz się już lepiej? Babcia zerknęła na swoją kostkę, na której widniał już tylko lekki siniak. Ślady palców zniknęły. Przez krótką chwilę zaczynałem podejrzewać, że dałem się ponieść wyobraźni w wyniku zdarzenia. Chyba jednak przesadziłam. Wydaje mi się, że to tylko jednak siniak. Czy potrzebujesz jakichś leków na uspokojenie albo ziół? Chętnie. Po tej krótkiej rozmowie udaliśmy się do kuchni, by zaparzyć dla babci ziółka. A po ich wypiciu kobiecina udała się z powrotem do sypialni gościnnej, a ja sam wróciłem do mojego łóżka. Następnego dnia udałem się do kuchni, by przygotować śniadanie dla babci i dziadka. Dziwiło mnie trochę, że jeszcze nie wstali, bo babcia zawsze wstaje bardzo wcześnie i spaceruje sobie po podwórku wraz z dziadkiem. Uznałem, że to pewnie przez to, że wczoraj lunatykowała. Jeszcze ten sen. Pewnie teraz to odsypia. Przygotowałem kanapki i zaparzyłem kawę. Udałem się do pokoju gościnnego, by obudzić dziadka i babcię. Podszedłem do drzwi i zapukałem. Brak odpowiedzi z jakiegoś powodu spowodował, że poczułem niepokój. Zapukałem ponownie, lecz nadal nic się nie wydarzyło. Otworzyłem delikatnie drzwi do pokoju i uchyliłem je, by zajrzeć do środka. Ale to, co ujrzałem, spowodowało, że zamarłem. W całym pokoju na ścianach były napisy wyryte czymś czerwonym. Mocnie chaotycznie. Napisane tam było: oni nie chcą być sami, oni chcą, by inni przyszli, oni cię znajdą. Spostrzegłem również, że całe łóżko jest zakrwawione, a pod kołdrą leżą dwie sylwetki. Zamarłem z przerażenia i zajęło mi chwilę, aby odzyskać panowanie nad moim ciałem. Myśli podpowiadały mi najgorsze scenariusze, a łzy pchały mi się do oczu. Zadzwoniłem na policję, stojąc w tym pokoju jak wryty. Przyjechali po 10 minutach. Wpuściłem ich do domu i ruszyliśmy do pokoju, w którym było moje makabryczne znalezisko. Na moich oczach odkryli kołdrę i znaleźli tam mojego dziadka z otwartą klatką piersiową i wyciągniętymi wnętrznościami. Gdy nagle policjant krzyknął: ta kobieta żyje! Zawołajcie sanitariusze! Poczułem promyk nadziei.
Policjant próbował ocucić staruszkę, lecz ta nie reagowała. A w trakcie szarpania jej za ramię spostrzegł, że jej dłonie są całe pokryte zaschniętą krwią. Natychmiast wezwano sanitariuszy, by zabrali i zbadali kobietę. Mnie zabrano na komendę policji i tam poproszono mnie o złożenie zeznań. Po tym, jak wszystko im opowiedziałem, wypuścili mnie i zaproponowali mi rozmowę z policyjnym psychologiem, gdyż uznali, że tak będzie lepiej. Nie chciałem na razie o tym z nikim rozmawiać, bo sam miałem mętlik w głowie. Ponieważ w moim domu pracowali technicy policyjni, udałem się do mojej siostry, by u niej przenocować. Tam postanowiłem, że muszę dowiedzieć się, co u licha się dzieje. Poczekałem, aż policja zakończy zabezpieczanie dowodów i udałem się do domu dziadków, by odnaleźć tę książkę, o której mówiła mi moja babcia. Czułem, że może to być klucz do wyjaśnienia sprawy. Musiałem zostać u mojej siostry przez 2 dni, by ochłonąć po tym, co się wydarzyło. Oczywiście nie obyło się bez tłumaczenia, co dokładnie się działo. Wypytywała mnie non-stop, jakby to miałoby coś zmienić. Niestety prawda jest, jaka jest. Dziadek nie żyje, a babcia jest w śpiączce i przebywa na oddziale szpitalnym. Nie potrafiłem również od tak po prostu wrócić do swojego domu. Świadomość tego, co tam się stało i tego, co tam na mnie czeka, nie napawała mnie optymizmem. Ostatecznie jednak nie mogłem przecież zostać u siostry na zawsze. Mam coś do wyjaśnienia. Opowieść mojej babci o pewnej książce jest dla mnie wskazówką. Możliwe, że to tylko moja wyobraźnia, ale nic innego mi nie pozostaje. Moja siostra chciała jechać ze mną do domu dziadków. Na szczęście małe dzieci nie mogły zostać bez opieki. Nie miała nikogo, kto mógłby się nimi zaopiekować pod jej nieobecność. Jedno z nich nazywało się Darek. Miał zaledwie 4 lata. Druga pociecha nazywała się Gosia i miała 6 lat. Ostatecznie udałem się więc sam do mojego domu. Moja siostra musiała odpuścić. Nie dała mi jednak spokoju i kazała obiecać, że gdy tylko dotrę do domu dziadków, mam natychmiast do niej zadzwonić. Obiecałem, bo rozumiem, że się martwi. Dotarłem do mojego domu. Nie wyglądał on jakoś specjalnie inaczej, poza rozmieszczonymi wszędzie taśmami policyjnymi. Po wejściu do środka udałem się do mojego pokoju, zabrałem kluczyki do auta i dokumenty. Nie wiem dlaczego, ale rodziła się we mnie ciekawość, jak wygląda pokój gościnny. Policja zakończyła zbieranie dowodów, więc mogę to sprawdzić. Udałem się tam. Drzwi były otwarte i obklejone policyjnymi taśmami. Wszedłem do środka, próbując powstrzymać napływające emocje. Pokój niczym się nie różnił od tego, jakim go ujrzałem 2 dni temu. Ściany nadal były pomazane i widniały na nich napisy. Łóżko było całe w zaciekach krwi, a na środku widniała wielka czerwona plama. Gdy miałem już wychodzić, usłyszałem uderzenia w okno, co spowodowało u mnie przyspieszone bicie serca. Okno było zasłonięte żaluzją. Podszedłem do niego i jednym szybkim ruchem odsłoniłem ją. W okno uderzał dziobem wielki czarny kruk. Wrzasnąłem na niego, by go odstraszyć. Ku mojemu zdziwieniu ptak ten w ogóle nie reagował. No chyba, że miałbym pod reakcję podpisać coraz silniejsze uderzanie dziobem w szybę. Zacząłem się pomału wycofywać. Z każdym moim krokiem ptak uderzał coraz to mocniej w szybę, a na szklanej powierzchni pojawiła się siatka pęknięć. Ruszyłem biegiem ku drzwiom wyjściowym i nagle nastała cisza. Obejrzałem się w stronę okna i zamarłem. Okno było całe popękane, a na nim był krwawy zaciek. Ptak resztkami sił próbował nakreślić coś dziobem na szybie. Po krótkiej chwili mogłem dostrzec tam coś na wzór liter. Zrobiłem zdjęcie moim smartfonem, gdyż nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Zerknąłem na zdjęcie i ze strachu upuściłem telefon na podłogę. Zerknąłem na szybę, na której nic się nie zmieniło. Kruk leżał martwy na parapecie i nic nie wskazywało na to, by miał się jeszcze ruszyć. Spojrzałem na ekran leżącego na ziemi telefonu.
Na zdjęciu było okno, a na nim widniał wyraźny, krwawy napis brzmiący: On czeka. Nie miałem pojęcia, co to u licha ma znaczyć. Takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, nigdy w realnym świecie. Kurwa, o co tu chodzi? Jeszcze przez chwilę spoglądałem na zdjęcie. Podniosłem telefon i go wygasiłem, chowając go do kieszeni. Wyszedłem z domu w pośpiechu i skierowałem się do samochodu. Odpaliłem go i ruszyłem w drogę. Po 6 godzinach jazdy dotarłem do domu moich dziadków. Zatrzymałem się na podjeździe garażowym i zgasiłem silnik. Wysiadłem z auta i zadzwoniłem do mojej siostry. Powiedziałem jej, że u mnie wszystko jest w porządku i nie ma się o co martwić. Rozłączyłem się i udałem się ku drzwiom wejściowym do mieszkania. Miałem ze sobą zapasowy klucz do domu dziadków, więc dostanie się tam nie było problemem. Samo mieszkanie wyglądało jak typowy amerykański domek z garażem wbudowanym w całość. Po wejściu do środka rozglądałem się po domu. Zajęło mi trochę czasu, by zlokalizować książkę, o której wspominała mi moja babcia. Tak jak mówiła, była to czarna książka, oprawiona w skórę. Otworzyłem ją i ujrzałem rysunek pięknego jeziora. Otoczone ono było lasem, które spowijała tajemnicza mgła. Przerzuciłem parę kartek i zdziwiłem się. W książce nie było zupełnie nic. Brakowało tam jakiegokolwiek tekstu. Przekartkowałem całość, myśląc, że może tekstu nie ma tylko na pierwszych stronach. Jednak książka była pusta. Na pierwszej stronie widniał tylko ten dziwny wierszyk i znak, wyglądający jak kozioł niosący koronę. Nie miałem pojęcia, co mam robić dalej. Ta książka była moim jedynym punktem zaczepienia w tej tajemniczej sprawie. Rozejrzałem się jeszcze po domu w nadziei, że to może jednak nie ta książka. Nie znalazłem jednak zupełnie nic, co byłoby w jakikolwiek sposób podejrzane. Poczułem się zmęczony i bezradny. Pomyślałem, że powinienem wrócić do domu i przemyśleć to wszystko na spokojnie. Wyszedłem z domu dziadków i zamknąłem drzwi. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem. Książkę zabrałem ze sobą. Nie wiem do końca po co. Może dlatego, że nadal tliła się we mnie nadzieja co do niej. Po długiej jeździe wróciłem do mojego domu. Byłem już bardzo zmęczony i myślałem tylko o śnie. Udałem się do mojego pokoju, starając się nie myśleć o tym, co się dzieje w pokoju gościnnym. Byłem tak bardzo zmęczony, że ledwie dotarłem do kanapy. Padłem na nią i natychmiast odpłynąłem. Miałem dziwny sen. Widziałem szpital w naszym miasteczku. Co było w tym dziwne, to to, że stał on w lesie obok jeziora. Normalnie szpital ten stoi przy blokach mieszkalnych. Jest to raczej centrum miasteczka. Nagle przeniosłem się do jednego z pokojów na oddziale szpitalnym. Widziałem tam śpiących ludzi, a wśród nich leżała moja babcia. Nagle ona zniknęła z łóżka i pojawiła się naprzeciw mej twarzy. Zupełnie tak jak wtedy, u mnie, w domu. Było z nią coś nie tak. Jej oczy były całe czarne. Nie posiadała białek. Oczy były całe wypełnione czernią. Patrzyła w moje oczy. Jej twarz nie wyrażała zupełnie niczego. Po dłuższej chwili poruszyła się z lekka. Obróciła się w stronę drzwi wejściowych z pokoju, w którym przebywaliśmy. Wypowiadała szeptem jakieś słowa. Starałem się w nie wsłuchać i usłyszałem. Oni nie chcą być sami. Oni czekają. Powtarzała to w kółko i szła w kierunku drzwi. Ruszyłem za nią, wiedziony ciekawością. Gdy babcia zbliżyła się do drzwi, sięgnęła ręką w stronę klamki. Znowu poczułem, że coś jest nie tak. Jej dłoń chwyciła za klamkę i pociągnęła za nią z dużą siłą. Do pomieszczenia wpadły płomienie, które spowiły całe jej ciało. Ludzie dookoła mnie krzyczeli w przerażeniu i bólu. Wszędzie wokół był ogień. Ludzie po chwili zaczynali milknąć, uśmierceni przez panującą w sali pożogę ognia. Moja babcia stała naprzeciw mnie. Z jej ciała spływała skóra, a jej gałki oczne pękały, niczym dwa małe baloniki z wodą. Wszędzie czułem smród spalonego mięsa i dymu. Jej ciało co chwilę strzelało i skwierczało w wyniku spalanego tłuszczu. Pomimo tego ja stałem spokojnie,
i przyglądałem się wszystkiemu. Babcia nagle się uśmiechnęła, co spowodowało, że jej twarz pękła, a szczęka zawisła bezwładnie. Jej brzuch nie wytrzymał i jelita wysypały się na ziemię, parując i skwiercząc od palącego jej ciała ognia. Nagle otoczyli mnie inni pacjenci z tego pokoju. Ich ciała również były spalone, a ich wnętrzności ciągnęły się za nimi. Wszyscy oni zaczęli prawie bezgłośnie coś wypowiadać. Po chwili udało mi się usłyszeć słowa. On czeka. Obudziłem się z krzykiem. Rozejrzałem się wystraszony po pokoju, w którym się znajdowałem. Był to mój pokój. Zerknąłem na zegarek. Była 3 w nocy. Obok mojej prawej ręki leżała czarna książka, którą przywiozłem ze sobą z domu dziadków. Co to był za sen? Nie byłem już w stanie zmrużyć oka. Nie po tym, co ujrzałem w moim śnie. Siedziałem przez dłuższą chwilę w ciszy, rozmyślając nad tym, co widziałem. Usłyszałem gdzieś nieopodal dźwięk syren policyjnych i wozów strażackich. Czułem się coraz gorzej i nie mogąc wytrzymać, włączyłem telewizor. W telewizji znalazłem program informacyjny, w którym była relacja na żywo z podpalącego się szpitala. Boże, to był szpital z naszego miasteczka. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę na ekranie. Kobieta w wiadomościach zdawała relację na żywo. Dzisiaj w nocy prawdopodobnie doszło do wybuchu tlenu medycznego. W wyniku pożaru zginęło ponad 60 osób. Straż pożarna próbuje ugasić szalejący ogień, lecz może to jeszcze potrwać. Tam byli ludzie. Tam była moja babcia. Boże, co to ma znaczyć? Chwyciłem się rękoma za głowę, masując przy tym skronie. Starałem się przypomnieć sobie, co dokładnie działo się w moim śnie, gdy nagle dotarły do mnie słowa pacjentów i mojej babci. On czeka. Postanowiłem zadzwonić do mojej siostry. Lepiej, abym to ja jej przekazał, co się stało, niż jeśli ma się dowiedzieć od policji albo z telewizji. Niestety mogłem przewidzieć, że siostra nie odbierze telefonu. Dochodziła 4:00. Z pewnością jeszcze śpi. Muszę udać się do tego szpitala i zobaczyć, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Biegnę czym prędzej w stronę samochodu i ruszam. Nawet nie zawracam sobie głowy zamykaniem drzwi od mieszkania. Zanim dojechałem na miejsce, ujrzałem na niebie duże kłęby dymu, a w oddali widoczna była łuna ognia, która oświetlała wszystko dookoła. Dojechałem do parkingu szpitalnego. Obserwowałem przez chwilę szalejącą pożogę i biegających dookoła strażaków. Wysiadłem z samochodu i ruszyłem biegiem w stronę płonącego szpitala. Gdy dobiegłem do barierek parkingowych, poczułem bijący żar na mojej twarzy. To skutecznie uniemożliwiło mi dalsze próby zbliżenia się do budynku. Jakiś strażak spostrzegł mnie i zaczął coś wołać. Nie rozumiałem niczego. W moich uszach słyszałem jedynie narastający pisk. Stałem tak i patrzyłem na ogień, ogarnięty uczuciem nieobecności. Wszystko to było tak bardzo nierealne. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Nagle ktoś szarpnął mnie za ramię. Spostrzegłem zdenerwowaną twarz strażaka. Człowieku, odsuń się stąd, jest tu zbyt niebezpiecznie! Nie potrafiłem nic odpowiedzieć. Spoglądałem tylko na niego przez chwilę. Strażak, widząc mój brak reakcji, chwycił mnie za ramię i począł odprowadzać mnie w bezpieczne miejsce. Nagle za naszymi plecami w płonącym budynku doszło do eksplozji. Jej siła obaliła nas na ziemię. Strażak po chwili wstał i pomógł mi się podnieść. Odprowadził mnie do parkingu. Stało tam mnóstwo ludzi. Pomimo wczesnej pory, płonący szpital był dla wielu z nich nie lada atrakcją. Strażak po odprowadzeniu mnie powiedziałbym nie podchodził i pobiegł w kierunku jakiegoś człowieka, który najwidoczniej również podszedł zbyt blisko do płonącego budynku. Gdy zrozumiałem, że nie mogę nic zrobić, postanowiłem wrócić do mojego auta. Po drodze spostrzegłem stojącą na przystanku autobusowym starszą kobietę. Odniosłem wrażenie, że się we mnie wpatruje. Odwróciłem od niej wzrok i szedłem dalej. Nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jestem obserwowany. Po dotarciu do auta spojrzałem raz jeszcze w stronę, gdzie była ta kobieta. Ona nadal patrzyła na mnie, jednak tym razem uśmiechała się i coś mówiła pod swoim nosem.
Patrzyłem na nią przez chwilę i w nerwach postanowiłem podejść do niej, a gdy zbliżyłem się na około metr, usłyszałem, co ona do mnie mówi. Oni nie chcą być sami. On czeka na ciebie. Zamarłam. Co pani powiedziała? Kobieta spoglądała na mnie z uśmiechem, lecz nic nie odpowiedziała. Po chwili odwróciła się ode mnie i ruszyła przed siebie wzdłuż chodnika. Stałem przez chwilę jak wryty, nie wiedząc, czy to, co usłyszałem, nie jest przypadkiem, tylko moją wyobraźnią. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale zacząłem biec w kierunku tej kobiety. Halo! Proszę zaczekać! Proszę pani! Kobieta szła przed siebie, nie zwracając na mnie uwagi. Gdy ją dogoniłem, złapałem ją za ramię i odwróciłem ją twarzą do mnie. Puściłem ją i odskoczyłem, gdyż zamiast twarzy miała ona ogołoconą ze skóry buzię. Jej oczy były przykryte bielmem, a język wystawał z ust, niczym wyciągnięty z pomocą nieznanej siły. Kobieta tak sztusząc się, próbowała coś do mnie powiedzieć, ale po chwili upadła twarzą na ziemię. Podrygiwała jeszcze przez chwilę i przestała się ruszać. Cofałem się krok po kroku. Obróciłem się w stronę szpitala, mając wołać o pomoc, ale szpitala nie było. Było za to tam jezioro z powitą mgłą. Dookoła był las, a płomienie i budynki zniknęły. Z lasu dookoła dobiegały mnie tajemnicze szmery i szepty. Nie byłem w stanie zrozumieć, co one znaczą, gdyż były one wypowiadane w nieznanym mi języku. Woda w jeziorze nie ruszała się i wyglądała jak idealna tafla lustra. Gdy nagle usłyszałem, że z lasu coś biegnie w moim kierunku, odwróciłem się i zacząłem uciekać. Cokolwiek mnie goniło, zbliżało się coraz bardziej. Czułem już gorący oddech tego czegoś na moim karku. Czymkolwiek to było, poczułem uderzenie w plecy. Przewróciłem się na twarz i straciłem przytomność. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że obok mnie stoi strażak i coś krzyczy. Szarpał mnie i próbował pomóc mi wstać. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że wokół mnie było pełno płonących przedmiotów. Znajdowałem się obok płonącego szpitala. Strażak pomógł mi się podnieść i odprowadził mnie w stronę ratowników medycznych. Musieli oni przyjechać z innej miejscowości, bo tutejsze karetki spłonęły. Lekarze obejrzeli mnie i nie stwierdzili żadnych obrażeń. Powiedzieli mi, że jestem oszołomiony po wybuchu w budynku i na moją prośbę puścili mnie do domu. Udałem się do samochodu i szybko odjechałem. Po dotarciu do mojego mieszkania była godzina 5:30. Postanowiłem zaczekać jeszcze parę godzin, zanim zadzwonię do mojej siostry i powiem jej, co się stało. Nie wiem nawet, kiedy zasnąłem. Podczas snu widziałem cały czas spokojne jezioro. Pomimo swego uroku wzbudzało niepokój. Tym razem nic złego się nie wydarzyło. Miejsce to pozostawało spokojne, co pozwoliło mi wypocząć. Gdy się obudziłem, była godzina 11:00. Natychmiast sięgnąłem po telefon. Widniało na nim 5 nieodebranych połączeń. Były one od mojej siostry. Natychmiast do niej zadzwoniłam. Halo, Wojtek? Czemu nie odbierałeś? Przepraszam, spałem i nie słyszałem telefonu. Słyszałeś o tym, że szpital, w którym przebywała nasza babcia, spłonął? Nasza babcia, ona nie żyje. Zginęła w tym pożarze. Usłyszałem głęboki oddech po drugiej stronie słuchawki. Przepraszam, muszę kończyć. Połączenie zostało zakończone. Rozumiem, że teraz musi to bardzo przeżywać, ale jest coś, co jeszcze muszę sprawdzić. Postanowiłem zajrzeć jeszcze raz do tej dziwnej książki. Nic w niej nie uległo zmianie. Jej strony nadal były puste. Zabiorę cię do kogoś, kto może będzie w stanie cię rozgryźć. Mówiąc to do siebie, spojrzałem na książkę. Odłożyłem ją na regał w moim pokoju. Ponownie sięgnąłem po telefon i wybrałem z niego numer do starego księdza z naszego miejscowego kościoła. Być może będzie on mi w stanie jakoś pomóc. Po krótkiej rozmowie umówiłem się z nim na spotkanie w kościele, gdzie miałem opowiedzieć mu o książce i moich snach. Przedtem udałem się jeszcze do pokoju gościnnego, by tam posprzątać. A pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to brak pęknięć na szybie. Nie było tam też ciała kruka. Chwyciłem mój telefon i wszedłem do galerii zdjęć.
nie było tam zdjęcia z krwawym napisem. Po tym wszystkim, co do tej pory mnie spotkało, to wydawało mi się w jakiś dziwny sposób oczywiste. Czego innego mogłem się spodziewać? Czy może oszalałem? Zabrałem całą pościel z łóżka i wrzuciłem ją do pieca. Łóżko rozebrałem na mniejsze elementy, gdyż było ono przesiąknięte krwią i nic nie dało się z tym zrobić. Wyniosłem je na zewnątrz i ustawiłem przy kontenerach na śmieci. W pokoju wyszorowałem ściany. Były one pomalowane specjalną farbą, która umożliwiła mi ich mycie. Po wysprzątaniu całego pomieszczenia udałem się do kuchni, by wypić tam kawę i zjeść skromny posiłek. Nie czułem głodu, lecz rozsądek działał jak należy. Po jedzeniu i wypiciu kawy zerknąłem na zegarek. Wybiła godzina 18:30. Pora by się zbierać. Udałem się do mojego pokoju i zabrałem książkę. Pojechałem na umówione spotkanie z księdzem. Dojechałem do kościoła i zatrzymałem się na tamtejszym parkingu. Przy drzwiach kościoła czekał już na mnie duchowy. Przywitałem go i pokazałem mu książkę. On zamarł z wystraszoną miną. Skąd to masz? Wyrzucił z dezaprobatą. Spoglądam na niego zaskoczony. Ksiądz sięga ręką po książkę, więc mu ją podaje. Opowiadam mu w skrócie, jak książka dostała się w ręce mojej zmarłej babci. To nigdy nie powinno trafić w twoje ręce. Nigdy nie powinieneś wiedzieć o istnieniu tego. Powinno to spoczywać w kryptach watykańskich. Jest to wielce niebezpieczny przedmiot. Jakim cudem ta książka dotarła do mojej babci? Ktoś to do niej wysłał? Kto to mógł być? Ksiądz spoglądał na książkę ze strachem w oczach, po czym powiedział, że będzie się modlił za mnie i moich bliskich. Dodał również, że książkę musi zabrać, a ja powinienem już iść. Rozglądał się on nerwowo dookoła, zupełnie tak, jakby nagle coś miało się zdarzyć. Zapytałem go, czy jest w stanie mi pomóc, czy może mi wytłumaczyć, co u licha się dzieje. On jednak zerknął na mnie i powiedział, że skontaktuje się z władzami kościelnymi celem przekazania im księgi. Dodał, że ma nadzieję, że oni będą w stanie zatrzymać to, co się mogło rozpętać przez księgę. Przeprosił mnie, twierdząc, że nie może mi nic więcej powiedzieć. Odniosłem wrażenie, że chciał mnie jak najszybciej spławić. Nie mając jednak wyboru, wróciłem do samochodu. Gdy wsiadłem do auta, spojrzałem raz jeszcze w stronę kościoła. W drzwiach, wyglądających niczym portal, stał ksiądz. Spoglądał on na mnie ze strachem w oczach i nie wykonywał żadnego ruchu. Odpaliłem silnik i pomału ruszyłem w stronę mojego domu. W lusterku wstecznym nadal widniała sylwetka księdza. Po chwili zniknęła jednak wewnątrz portalu kościelnego. Wróciłem do domu i po raz kolejny zostałem z niczym. Włączyłem telewizor i wybrałem losowy kanał. Usiadłem naprzeciw i zerkałem na niego od niechcenia. Moje myśli były skoncentrowane na tym, co powiedział ten ksiądz. To, co mogła rozpętać ta książka. Wygląda na to, że wszystko, co się do tej pory wydarzyło, naprawdę było ściśle powiązane z tą książką. Nie mogłem jednak zrozumieć, dlaczego była ona zupełnie pusta i jak znalazła się ona w paczce, która trafiła do mojej zmarłej babci. Moja babcia twierdziła, że przeczytała tę książkę. Nie chciałam jednak opowiedzieć, o czym dokładnie była. Samo to wydaje się być nierealne. Jednak przez ostatnie dni już wiele razy ujrzałem coś, czego nie da się w żaden sposób logicznie wytłumaczyć. Siedziałem tak pogrążony we własnych myślach. W telewizji był jakiś dziwny film o sługach Kościoła katolickiego. To chyba jakiś dokument. Pokazano tam jakieś historyczne postaci świętych. Opisywane były ich osiągnięcia i cały życiorys. Nagle pokazano tam fragment z jakiegoś filmu, w którym Jezus szedł po wodzie. Zatrzymał się on na środku jeziora i spojrzał w stronę kamery. Odniosłem wrażenie, że patrzy mi się w oczy. Uniósł swoją prawą dłoń i wyprostował palec wskazujący. Po chwili skierował go w stronę tafli wody. Stał tak, nie ruszając się przez dłuższą chwilę. Nagle kamera zanurzyła się pod wodę w kierunku, w którym wskazał Jezus z filmu. Zamiast zobaczyć jednak głębiny jeziora, ujrzałem wnętrze naszego miejscowego kościoła. Był tam tylko ksiądz, który rozmawiał przez telefon.
Wyglądał na bardzo zdenerwowanego, bo rozglądał się dookoła siebie i ciężko oddychał. Rozmawiali o książce. Chyba coś o tym, co trzeba z nią zrobić. Ksiądz skończył rozmawiać i odłożył telefon. W kościele nastała głucha cisza, która była wręcz nienaturalna. Portal kościelny został otwarty, a do wnętrza wszedł Jezus. Ksiądz, widząc to, zamarł w bezruchu. Po chwili klęknął na kolana i począł się rozpaczliwie modlić. Jezus miał dobrotliwy wyraz twarzy. Zaczął on iść w stronę księdza. Z każdym jego krokiem ksiądz odchylał się coraz bardziej do tyłu, zupełnie tak jakby trzymała go jakaś niewidzialna siła. Gdy Jezus stanął naprzeciw księdza, można było usłyszeć wyraźne dźwięki pękającego kręgosłupa księdza. Ten zaś krzyczał poddawany straszliwym torturom. Ksiądz upadł na plecy, a z ust jego wydobywała się krew. Nadal jednak żył. Jezus wskazał na niego palcem, a jego twarz wykrzywił karykaturalny grymas szaleństwa. Z pękającej podłogi wokół księdza zaczęły wyłaniać się trupie ręce. Chwyciły go i nienaturalnie się wydłużyły. Niosły go w kierunku kościelnego ołtarza. Znajdował się tam wielki, ponad 4-metrowy krzyż. Na nim była rzeźba ukrzyżowanego Jezusa, który nagle ożył i zaczął odrywać swe dłonie od krzyża. Gdy to mu się już udało, odepchnął swe ciało od drewna i upadł na ziemię. Czołgał się w stronę księdza, uniesionego przez trupie ręce. Gdy był już tuż pod nim, uniósł się w powietrze i spojrzał swoimi rzeźbionymi oczami w oczy nieszczęśnika. Złapał go za szyję i przygwoździł go do krzyża. Ksiądz nie mógł się bronić, bo jego ciało było sparaliżowane w wyniku połamanego kręgosłupa. Trupie ręce sięgały po świeczniki, które miały długie, ostre bolce do nabijania świec. Wykorzystały je, by przybić księdza do krzyża. Gdy ksiądz był już przybity, posąg Jezusa spadł na ziemię, rozbijając się, a fizyczny Jezus, który przybył do kościoła, zaczął kierować się ku wyjściu. Trupie ręce tymczasem rozrywały brzuch dla krzyczącego księdza, patrosząc go jak rybę ze wszystkiego. Nie umarł on jednak z powodu usunięcia jego organów, gdyż w trakcie jego patroszenia dwie trupie ręce dusiły go jego własnym jelitem. Został on uduszony jeszcze przed wyciągnięciem wszystkich organów z jego ciała. Kamera skierowała się ku górze. Znowu widziałem Jezusa stojącego na środku jeziora. Jezioro jednak było teraz czerwone, niczym krew. Jezus uśmiechnął się szaleńczo i zaczął mamrotać coś w niezrozumiałym języku. Sięgnął swymi rękoma w kierunku własnych ust. Wsadził do nich swoje palce, po czym zaczął rozrywać swoją twarz. Skóra na policzkach popękała, a z rozrywanej szyi wysypywały się białe i czarne larwy. Wysypywały się one z niego, tworząc efekt śnieżenia telewizora. Gdy tak siedziałem i wpatrywałem się w ekran, zza moich pleców wysunęła się twarz mojej zmarłej babci. Szepnęła ona w moje ucho: Wojtek, wstawaj! Zerwałem się nagle, rozglądając się w panice wokół siebie. W moim pokoju nikogo nie było. Zerknąłem na ekran telewizora i zauważyłem, że obraz śnieży. Wyłączyłem go i poszedłem do kuchni, by wypić kawę, bo bałem się znowu zasnąć. Gdy już ją wypiłem, udałem się do mojego pokoju, by zadzwonić. Przy moim telefonie leżała książka, którą oddałem dla księdza. Zamarłem. Zerknąłem na zegar na ścianie. Na nim była godzina 3:00 w nocy. Zauważyłem, że za oknem porusza się jakaś sylwetka. Ruszyłem w jego kierunku, by zobaczyć, co tam jest. Nagle usłyszałem potężny huk i zostałem oślepiony przez biały rozbłysk. Poczułem, że ktoś podcina mi nogi i przewraca mnie twarzą do ziemi, wykręcając moje ręce w kierunku pleców. Na nadgarstki zostały mi założone kajdanki. Gdy mogłem już przejrzeć na oczy, ujrzałem grupę ludzi. Wszyscy celowali we mnie bronią i wrzeszczeli, bym się nie ruszał. Na ich kamizelkach było napisane „Policja”. Podnieśli mnie z ziemi i przedstawili mi moje prawa. Próbowałem zapytać, o co chodzi, jednak żaden z nich nie chciał ze mną rozmawiać. Zaprowadzili mnie do policyjnego vana i zamknęli mnie w małej izolatce, umieszczonej na tyle pojazdu, gdzie naprzeciw mnie siedziało dwóch zamaskowanych policjantów z bronią. Po jakimś czasie dojechaliśmy do nieznanego mi budynku.
Wygląda na to, że jest to zupełnie inne miasto, a to jest komenda policji. Zaprowadzono mnie do celi. Kazali mi siedzieć cicho i czekać. Przy kratach zostało dwóch strażników. Oni również byli uzbrojeni. Próbowałem wołać ich. Chciałem dowiedzieć się czegokolwiek o tym wszystkim. Nikt jednak nie chciał ze mną rozmawiać. Usiadłem na podłużnej plastikowej ławeczce i czułem wielkie rozżalenie. Jak to możliwe, że coś takiego ma miejsce? Nadal miałem skute ręce, przez to nie mogłem nic zrobić. Nie miałem pojęcia, która jest godzina. Nie miałem pojęcia, czy moja siostra wie, co się stało. Nie wiem, ile czasu minęło, ale przyszedł jeden z tych zamaskowanych funkcjonariuszy. Otworzyli drzwi mojej celi, kazali mi wstać i iść przed siebie. Zaprowadzono mnie znów do policyjnego vana. Znowu siedzieli ze mną strażnicy. Trasa nie trwała długo. Okazało się, że przewieziono mnie do sądu. Gdy wyprowadzili mnie do sali, ujrzałem, że jest tam pełno ludzi. Wielu z nich znałem. Wszyscy patrzyli na mnie z pogardą. Niektórzy okazywali wręcz wrogość. Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem, by na to zasłużyć? Przedstawiono mi zarzuty. Zostałem oskarżony o podpalenie szpitala, a także o okrutne morderstwo księdza. Wysoki sądzie, to wszystko jest niemożliwe. Wszystko to przez tę książkę. Jestem niewinny. W sądzie przedstawiono zapis z kamer szpitalnych. Ponoć zostały one odtworzone przez policyjnych techników. Na nagraniu widniałem ja z kanistrem benzyny. Rozlewałem ją przy pomieszczeniu gospodarczym, w którym trzymano butle z tlenem medycznym. Podpaliłem flarę i rzuciłem ją w benzynę. Tu nagranie się skończyło i pojawiło się śnieżenie. Technicy nie byli w stanie odtworzyć całego nagrania, ale to dla sądu wystarczyło. Sąd wezwał również drugiego świadka. Ten człowiek zeznawał, że widział morderstwo księdza. Wskazał mnie jako zabójcę. Sąd nie próbował nawet opisywać stanu zwłok. Stwierdzono tylko, że ciało było w makabrycznym stanie. Księdza znaleziono przybitego do krzyża, ale powodem śmierci nie było wykrwawienie, lecz uduszenie. Sąd z oczywistych powodów nie pokazał narzędzia zbrodni, gdyż było nim jelito wspomnianego księdza. Nikt na sali nie potrafił jednak wytłumaczyć, jak doszło do złamania kręgosłupa u księdza. Świadek też nie widział momentu ukrzyżowania ofiary. Prokurator ciągle mnie wypytywał, jak tego dokonałem, w jaki sposób przybiłem ofiarę do krzyża na takiej wysokości, jak złamałem kręgosłup księdza. Cały czas opowiadałem o tym, co widziałem w moich snach. Powiedziałem też o czarnej książce, przez którą to wszystko się zaczęło. Prokurator poprosił o okazanie kolejnego dowodu. Była nim owa książka, o której mówiłem. Została ona podana dla sędziego. Chciał ją otworzyć, ale krzyknąłem, by tego nie robił. Strażnicy wycelowali we mnie broń, a sędzia zażądał, bym zamilczał. Po chwili padło pytanie, dlaczego nie chcę, by otwierano tę książkę. Przecież mówiłem, że wszystko się od tego zaczęło. Wszystkiemu winna jest ta książka. Sąd pomimo moich protestów otworzył książkę. Był w niej tekst, który został odczytany na głos. Zostało tam opisane wszystko to, co mi się przytrafiło. Wszystko oprócz wizji. Przedstawiono tam dokładnie zbrodnie, których rzekomo dokonałem. Sędzia uznał, że książka była moim pamiętnikiem. Nikt nie chciał mi wierzyć. Zostałem uznany za winnego dokonanych zbrodni i wymierzono mi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok mam spędzić w zakładzie psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze, gdyż podejrzewa się mnie o chorobę psychiczną. Zostałem przewieziony do wspomnianego zakładu. Umieszczono mnie w izolatce i pozwolono mi, bym mógł pisać pamiętnik dalej. Tu docieramy do końca mojej opowieści. Ostatniej nocy znowu śniło mi się jezioro. Spotkałem tam mojego sobowtóra, który powiedział mi, że w końcu mnie znalazł i nigdy już nie będę sam. Oni wszyscy również nie będą sami. Zobaczyłem wiele zmasakrowanych ciał ludzkich, które wyłoniły się spod tafli wody. Zapytałem się go, czy kiedykolwiek ktoś uwierzy w moją niewinność. Ten mi odparł, że muszę to opisać w pamiętniku. To sprawi, że każdy, kto go przeczyta, będzie mógł dołączyć do nas, będzie mógł poznać prawdę. Zapytałem go jeszcze tylko o jedno. Dlaczego książka była pusta? On uśmiechnął się dziwacznie i odparł, że każdy,
piszę własną historię. Dzięki mojemu pamiętnikowi nikt już nie będzie musiał tego robić. Każdy, kto go przeczyta, zostanie odnaleziony przez niego, a on znajdzie was wszystkich. Dyrektor zakładu psychiatrycznego, Piotr Czaplicki, siedział w swoim gabinecie, gdzie czytał pamiętnik ostatnio osadzonego pacjenta. Przejrzał również jego pełną dokumentację. Powodem jego dodatkowych działań była niewyjaśniona śmierć Wojtka, który został skazany przez sąd za morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ciało zostało znalezione o godzinie 3 w nocy. Nikt nie był w stanie wyjaśnić, jak pacjent otworzył własną jamę brzuszną i wyciągnął wszystkie organy ze swojego ciała. Wszystkie kamery z celi miały awarię w godzinach od 2:59 do 3:01. Dzisiaj w nocy doszło do makabrycznego odkrycia w miejscowości Zabrze. Znaleziono tam ponad 52 ciała ułożone na stosie. Między innymi znaleziono tam sędziego oraz prokuratora, który prowadził sprawę rozpruwacza. Wszyscy zmarli byli wypatroszeni. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Ponoć wszystkie ofiary brały udział w rozprawie sądowej okrzykniętego mianem rozpruwacza Wojciecha P. Dowiedzieliśmy się także o tym, że dyrektor szpitala psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze, Piotr Czaplicki, zaginął. Policja dokonała makabrycznego odkrycia w jego posiadłości. Zostały tam odnalezione ciała jego żony i syna. Według naszego informatora w mieszkaniu znaleziono również owiany złą sławą czarny pamiętnik mordercy i pacjenta szpitala psychiatrycznego Wojciecha P. Istnieją podejrzenia, że za śmierć rodziny dyrektora odpowiada on sam. Znaleziono bowiem dowody wskazujące na jego udział w zabójstwie. Ciała były ponoć rozprute i pozbawione organów, tak jak ofiary rozpruwacza. Na chwilę obecną policja nie chce ujawniać więcej informacji. Specjalnie dla Państwa wydarzenia.